Cześć, witajcie z tej strony z klocków. Witam was już po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie, pokażę wam specjal na 140 subskrypcji. Zapraszam. Okej, no więc tak. W paczce oficjalnie znajduje się 5 polibagów, które dostałem na evencie w Katowicach w galerii Libero. Zachęcam, byście zobaczyli ten filmik, bo był fajny, tak. No i co? Ja sobie jeszcze tutaj tak ustawię i zaczynamy. No i tak, ja sobie posortowałem, poukładałem, zrobiłem. Więc tak, mam tutaj 3 magazyny, polibagi z Lego Friends oraz jeden z Lego Przygody, 2 i jeden z Lego City. No i tak, który z tych polibagów mnie najbardziej ciekawi? Ten i ten, tak naprawdę, z Friendsów. Dlatego może najpierw otworzymy sobie ten i złożymy na odcinku, dlatego ten odcinek będzie bardzo długi. Okej, więc tak. Teraz sobie otworzymy ten polibag. Okej, ja już mam polibag gotowy. Pozwólcie, że jeszcze się napiję tutaj zimnej coli z lodem. Bo naprawdę jest u mnie w Krakowie 29 stopni. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Więc tylko pić kolę. Zaraz jeszcze sobie pójdę po nagraniu po loda. I chyba dzisiaj będę cały dzień w domu, co to z otwartą lodówką, by mi było tak fajnie, tak zimno. Jak ja lubię pić taką kolę z lodem, ale dobra. Przypomina mi to wakacje. Tak, Grecja najczęściej. Ale nie gadajmy o coli, tylko otwierajmy sobie polibag. Ja może sięgnę po nożyczki. Ano tak, nożyczki mi się znów zgubiły, zapomniałem. Ale nie chcę uszkadzać tego polibagu. A właśnie, to jest polibag o numerze 3. 045. Tego wcześniej nie zauważyłem. I nie chcę uszkadzać tego polibagu. Nożyczek. Niestety nie mam wyboru. Dobra. O nie. Co jest? Dobra. Więc tak. Wysypnę go sobie. Dobra. Ojej, klocki mi tu latają po prostu po całym pokoju. Dobra. Jeszcze tam coś zostało? Zobaczmy. Nie, chyba wszystko. Chyba wszystko. Patrzcie, już jeden klocek nam się tutaj złączył. Więc budujemy sobie to na odcinku. W ogóle ja tak naprawdę nigdy nie miałem zestawu z Friendsów. Ani polibagu, ani polibaga, ani zestawu. Więc to będzie taki mój pierwszy polibag. Tutaj mam taką małą instrukcję. Tak się prezentuje. Tutaj mamy reklamę innych zestawów z Lego Friends. Ja sobie ją tutaj ustawię tak na ścianie i zaczniemy układać. Najpierw sobie ułożymy tą kubitkę z Friendsów. Dobra. Tak naprawdę myślałam, żeby to na Spinwieldzie nie ułożyć, ale jednak nie. W ogóle mam tutaj taki fajny element. Hokejowy taki pałąk. I króliczka. Króliczka w ogóle nigdy nie miałam w swojej kolekcji. Ani króliczka, ani marchewki, dlatego się cieszę, że ja w końcu mam marchewkę.
Dobra. Więc tak, kupimy sobie tak. Teraz wrotki. Wrotki, wrotki, wrotki. Chyba sobie ułożę dwa zestawy tak normalnie, a inne na speed build, no bo czuję, że to długo będzie trwało. Okej, okay. Więc tak. Figurka jest złożona. Tutaj ją dam. No i zaczynamy układać. No to jest taka jedna, jakby to powiedzieć, przeszkoda do hokeja. Tak? Ale co tam robi króliczek? Sam nie wiem. Ja się nie znam na uniwersum Lego Friends. Więc wam niestety nie powiem. Obyśmy dostali jednego takiego kwiatuszka w zapasie. Byłoby super. Ale fajnie, że posiadłem ten polibak, bo kolejna rzecz do mojego Lego City będzie. Gdzie być? Tutaj to dam. Dobra. A może nawet to nam nie zajmie tak długo. Chociaż nie wiem. Dobra. Więc co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Dobra. Jej, ktoś tutaj wali coś tam na klatce, bije w coś czy coś. To jest taki dziwny dźwięk, nie wiem czy wy to słyszeliście, ale po prostu. Dobra. O Boże. Okej. No nawet szybko poszło. O. Dobra, to już tak sobie tutaj dam. Okej. O Boże. Wszystko? Wszystko już? Aha. Nie, niemożliwe. Niemożliwe, że aż tyle zapasówek nam zostało. Zaraz, ja muszę jeszcze złożyć marchewkę. Boże, jaki to fajny element taka marchewka. Ja w życiu jej nie miałem. Dobra. Czy będzie problem z wsadzeniem króliczka? No nie jest problem. Nie ma problemu. Tutaj sobie jeszcze dam ten taki, taką piłeczkę hokejową. No i co? Już? Tyle elementów zapasowych? Dobra. Z ciekawszych elementów zapasowych mam tutaj jedną wrotkę. Fajnie. Kwiatuszka. To też może nam się przysłużyć, jeśli robimy jakiś ogród. To no, też do jakiejś wody, jakiś fal. Takie serki. A te takie groszki mogą nam się przysłużyć, na przykład jak robimy jakiś dym. Na przykład budujemy sobie kolej albo jakiś. Jakieś. Zaraz muszę się napić. Ale dobra. Jak robimy jakiś, sam nie wiem, komin, o właśnie. Albo jakąś makietę taką śnieżną. Super. Dobra. Więc tak. Mamy. No i co? Przejdziemy sobie może teraz do tego polibaga. Polibagu, polibaga. Co nie wiem, jak to się odmienia. Więc co? Przejdźmy, bo ten polibag z pierścionkami mnie bardzo, bardzo interesuje. Znaczy, interesuje. Ciekawi. O, może tak. Ciekawi mnie. Więc, okej. Okay. Więc tak. Otwieramy. O Boże. Tylko by nic nie uszkodzić. Super. Są tam w ogóle jakieś klocki. Oj, patrzcie, jest woreczek nawet. O, patrzcie. Nie no, wygląda całkiem fajnie. Zobaczmy jeszcze tam coś jest. Widzicie tam coś?
bo ja nic tam nie widzę. W ogóle patrzcie, jaki fajny woreczek. Coś czuję, że to będzie fajne. Okej. Wow. Ile superowych elementów, których ja nie miałam w swojej kolekcji, bo jestem taki biedny. Patrzcie, mamy pierścień, nawet władcy pierścieni. Boże. Flakonik Galadrieli. Też taki kiedyś miałem. Pączek. Mamy pączka, którego ja nie miałem. No, w nowym kolorze wisienki. Takiego kwiatuszka fajnego, którego też nie miałem. Oraz gwiazdkę taką fajną, której też nie miałem. Boże, ja po prostu nic nie mam. Okej. Jejciu, ale większa instrukcja niż tam. Dobra. Więc tak, powinny nam wyjść takie oto pierścienie. Dobra. Zaraz muszę się napić coli. Okej. W ogóle jaki to fajny element. Zaraz zobaczmy, czy mnie to... Mam palec, a jednak nie. Dobra. Więc co? Włożymy sobie może... Ten mi się tak naprawdę bardziej podoba. Więc tak. Taką gwiazdkę sobie... Zróbmy, złożymy, czy co? Jak się to robi? Aha, tak to się robi. Nie ogarniam. Dobra. Nie ogarniam. Zobaczyłem kolejną wisienkę. Dobra, więc taką gwiazdkę i mam coś. Mam pierścionek. Jej, fajnie. Okej. Ja nie ogarniam tego. Boże, po co ja to zrobiłem? O. Fajne. Dobra. Nie. Nie, ja nie wiem po co w ogóle. O. Nie mam drugi. Aha. Fajnie. Dobra. Więc tak. Zaoszczędziłem najciekawsze elementy. Patrzcie, ja sobie jeszcze tej hot doga złożę. Fajnie. Siejku. Wkłada się. Super. Kwiatuszka sobie zaoszczędziłem. Tego pierścienie władzy 2 mam. Fajno. Kryształki. No i najciekawsze rzeczy. Ponczusie. Ponczusie najlepsze. Nie, no to komiczne. To jest komiczne. No i tyle takich tak naprawdę rzeczy nam zostało. I jeszcze to. Fajno. Okej. Więc co? Teraz może sobie złóżmy coś. A to co do klocka? Co nie wiem. Złóżmy może teraz sobie to. To już nas podbije. Dobra. Więc tak. No to cóż. Dobra. Składamy sobie na speedbuildzie.
Okej. Więc tak. Zaraz. Zestaw jest już zbudowany. No i co? Sam strażak prezentuje się całkiem nawet znośnie, bym powiedział. Fajnie. Pojazd. Pojazd ma no, fajny nadruk. Fajny nadruk, kierownicę. No i takie coś. Takie te rzeczy. Koła ma, więc jeździ. Minusem jest, jak dla mnie, mogę tutaj zrobić takie, sam nie wiem, odstudowanie tego. Ale tak to, jak dla mnie, pojazd nie prezentuje się tak źle, jak wygląda. Dobra. Oprócz tego mamy palący się kosz. Fajnie, bo kolejny kosz, ja kosze lubię. No i kilka takich części zapasowych. Okej. Może teraz sobie przejdziemy do tego czegoś. Więc okej. Dobra, tak w ogóle dziękuję Wam za te 140 subskrypcje. Może jak teraz nagrywam, to mnie właśnie ktoś odsubskrybował. Mam nadzieję, że nie. O Boże, co to tutaj jest za jakieś rzeczy? Jejku, co to w ogóle jest? Dobra, dobra. Więc tak, mam tutaj serduszko. I o co w tym biega? Jest jakaś instrukcja? Co? Jest tutaj coś? Cokolwiek? Nic nie ma. O co w tym biega? Jeźdź, o co w tym biega? Chodzi tylko o tobie jakoś zagospodarować to serce? Serio? Really? No. Aha. Mega. Dobra. Tak w ogóle powiem Wam to, że dobra, ja sobie jakoś to serce zagospodaruję. Kończę z nagrywaniem filmu w niedzielę, bo wtedy będą 3 filmy w tygodniu. To jest zdecydowanie za dużo. Dlatego będę nagrywał we wtorek, czwartek oraz sobotę. No i tylko tyle. O co w ogóle w tym chodzi? Co to w ogóle ma znaczyć? To co ja właśnie składam, bo oświećcie mnie może. Możecie mnie oświecić w komentarzu, co to jest. Do czego to służy? Po pierścionki to ja rozumiem, ale tego czegoś to zupełnie nie wiem, co to ma być. Więc tak. Dziękuję Wam za wbicie 140 subskrypcji. A my teraz przechodzimy do speedbuildowania Emecika i no, królowej Wisimi, tylko w jej prawdziwej postaci, czyli serduszka. Okej. Więc zapraszam na speedbuild. Dobra, lód już się sopił, więc trzeba kończyć ten odcinek. Więc tak. Nie mamy żadnych części zapasowych. Tak naprawdę jedynym minusem, który ja dostrzegam, jest nieodstrzelowanie tych tutaj studzików. Ale sam nosel duch prezentuje się fajnie. Za to oprócz tego mamy emecika z takim chyba innym wyrazem twarzy, niż się pojawiał w zestawach, bo mam też taki wyraz twarzy, którego ja nie miałem, więc się cieszę, że go mam. To jest już mój drugi, trzeci element w kolekcji. Aha, więc
Boże, to jest mój trzeci emet, czwarty emet w kolekcji. Siedem, czwarty emet. A będzie piąty. Dobra. Dobra, mam za dużo emetów. Więc tak. Jeszcze wrzucam wszystkie te rzeczy, które dzisiaj poukładałem na inny kadr, ten już taki ostatni. I będziemy się żegnać. Dobra. Piję ostatni łyk coli. Kola już się skończyła. No trochę jeszcze tam zostało. Ale mało. No i tak. Jeszcze raz Wam dziękuję za bicie 140 subskrypcji. No i pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Dziękuję za pisanie mi miłych komentarzy. Szczególnie Klockopedię pozdrawiam. No i co dalej? Co dalej? Film z Historlandu pojawi się już w sobotę. Wciąż myślę, jakby nazwać tą sobotę. No i tak. Tak. Czekajcie na film z Historlandu z eventu z bratem Geekiem. Tych filmów będzie trzy. Jeden ze spotkań z bratem Geekiem, inny gdy będę sobie omawiał salon klocków i pokazywał, co dostałem od youtuberów, co wygrałem, ale o tym dowiecie się już w następnym, za półtorej tygodnia, bo jadę na wakacje. Nie będzie mnie przez kilka tygodni, półtorej tak naprawdę. No i wtedy nie będą pojawiać filmy. Jeśli będzie tam dobry internet, to możliwe, że nagram jeden, ale powiem Wam, że jadę do takiej chaty, na taki koniec świata, że tam nawet zasięgu nie będzie. Mówię szczerze, więc nie odsubskrybujcie mnie, jeśli przez półtorej tygodnia nie będą się pojawiać filmy. Czekajcie na filmy, bo no, mam coraz więcej zaległości. Przez te wakacje będę miał dość dużo, bo jeszcze przecież na wakacje. No, są wakacje. Jeszcze trochę będą trwały, więc nowa seria, 19 seria minifigurek się jeszcze pojawi w te wakacje. Więc kilka openingów będzie, jeden tak naprawdę. Dobra. Więc tak. Co by tu Wam jeszcze powiedzieć? Do zobaczenia, czekajcie na odcinek z Historylandu i no, pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszystkich moich subskrybentów. No i do zobaczenia. Bye!